Mechanika i budowa maszyn można porównać do takiej zabawy w Lego. Mechanik musi znać się na każdym klocku, który wchodzi w skład jednego organizmu, którym jest siłownia okrętowa, który zapewnia, dostarcza napęd na statku, jak również zapewnia warunki bytowe dla załogi, jak również chociażby zasilanie w energię elektryczną. Mechanika i budowa maszyn dostarcza informacji, żeby mechanik potrafił wszystkie urządzenia razem jako jedną całość użytkować, ale również, żeby znał się na każdym urządzeniu z osobna, żeby był w stanie w tej chwili przy nowoczesnych systemach z natłoku informacji, które płynie z urządzeń pomiarowych, wyodrębnić te, które są mu w danym momencie potrzebne i pomogą ocenić, gdzie leży niesprawność, na co zwrócić uwagę lub co w następnej kolejności powinno się naprawiać. Akademia Morska w Szczecinie jest to uczelnia, która jest uczelnią techniczną, kształci na poziomie inżyniera, przynajmniej na studiach pierwszego stopnia, na studiach drugiego stopnia jest to poziom studiów magisterskich, natomiast dla studiów pierwszego stopnia jest to poziom studiów inżynierskich, nie licencjackich, więc jak najbardziej pewne rozumienie zagadnień ogólnych, tak jak grafika inżynierska, tak jak materiałoznawstwo, które jest poniekąd kierunkowe, ale też należy do takich bardziej ogólnych zagadnień. To są rzeczy, które są realizowane na pierwszym roku. Później wchodzą dla studentów przedmioty, które są troszeczkę bardziej sprofilowane już pod zagadnienia ewidentnie związane z eksploatacją maszyn i urządzeń, ale jednak dotykające albo bardzo wąskiego tematycznie konkretnego urządzenia, albo dosyć płytko całej grupy wybranego aspektu eksploatacji urządzeń. Na pierwszym stopniu prowadzimy studia o profilu praktycznym. Co to oznacza? To znaczy, że przynajmniej połowa zgromadzonych przez studentów punktu ECTS związanych z nakładem pracy, ich własnej pracy na naukę, ponad połowa musi być przypisana do praktycznej formy nauczania. Czyli patrząc na studia, mniej niż połowa godzin, które student spędza na studiach, jest przypisana wykładom. Ponad połowa godzin spędzana jest na różnego rodzaju ćwiczeniach. Tutaj, jeżeli chodzi o tablicowe, to są wybrane przedmioty. Dlatego, że chociażby też student powinien potrafić się pewnych procedur nauczyć, ale mamy szereg laboratoriów, na uczelni jest ponad setka, które umożliwiają studentom kontakt z rzeczywistymi obiektami, to znaczy student może nie tylko tu, tak jak tutaj na symulatorze, popatrzeć, jakie urządzenie sygnały wysyła, jakie urządzenie przekazuje informacje mechanikowi, który to obsługuje, ale w ramach tych wszystkich laboratoriów, które są przed tym symulatorem, student jest w stanie dotknąć każdego z tych urządzeń, student jest w stanie zapoznać się, zobaczyć, rozebrać. Jeżeli nie ma czegoś takiego tutaj w uczelni, bo uczelnia nie jest w stanie formalnie zgromadzić wszystkich możliwych urządzeń, z czym się mogą spotkać studenci na statkach, to my, mając profil praktyczny, mamy w trakcie studiów łącznie gdzieś ponad 30 tygodni praktyki. Osoba przychodząca na uczelnię ma możliwość wyboru dalszej swojej ścieżki kariery praktycznie na całym etapie studiów. Od wyboru specjalności, poprzez wybór miejsca realizowania praktyk, poprzez wybór tego, czy po ukończeniu studiów będzie faktycznie dalej realizowała praktyki morskie, uzupełniała okres wypływanej praktyki zgodnie z przepisami międzynarodowymi, czy też już się zdecyduje na tę ewidentnie ścieżkę lądową. Natomiast to, co zyskuje przychodząc do Akademii Morskiej na Wydział Mechaniczny, to jest ewidentnie to, że w ramach studiów, oprócz uzyskania dyplomu ukończenia studiów technicznych, studiów w uczelni publicznej, jeżeli spełni wymagany okres praktyki, jeżeli pełni te wymagania i nabędzie tej praktyki, otrzyma pierwszy dyplom oficerski, dyplom morski. W przypadku Wydziału Mechanicznego jest to dyplom mechanika wachtowego na podstawie tylko i wyłącznie zajęć, przedmiotów realizowanych zgodnie z konwencjami międzynarodowymi w ramach toku studiów w uczelni. Ponieważ uczelnia jest nadzorowana przez ministerstwo, uczelnia jest nadzorowana przez administrację morską międzynarodową, w tym momencie to są nasze dodatkowe uprawnienia i to jest dodatkowy element, który student niezależnie od tego, co uzyskuje od uczelni, czyli dyplom ukończenia studiów, również dostaje od administracji morskiej po spełnieniu wymagań. Stajemy przed wyborem wyższej uczelni. Ja też stałem przed tym wyborem i nie ukrywam, że miałem sporą trudność, by wybrać dobre studia, które dadzą satysfakcję, które dadzą coś więcej niż tylko papier. Bo bądźmy ze sobą szczerzy, że
większość studiów właśnie skupia się tylko i wyłącznie na dokumencie, który w ogóle się nie przekłada, a dokumenty, które my otrzymujemy po Akademii Morskiej, są międzynarodowe i zapewniają pracę tak naprawdę na całym świecie, u wielu armatorów, na stoczniach, w miejscach, w których naprawdę można się zrealizować. Na studiach, które prowadzi Akademia Morska, można studiować na wielu kierunkach. Ja natomiast zawsze polecam mechanikę i budowę maszyn. Po pierwsze dlatego, że zarobki są wyższe niż kolegów z działu pokładowego. Po drugie, że tej pracy jest po prostu więcej. To jest dobry czas, by młodzi ludzie wybrali takie studia, po których mają pewną i stabilną pracę, po których zarabiają dobre pieniądze. Jesteśmy w naszej uczelnianej siłowni okrętowej. To właśnie tutaj my, przyszli mechanicy, uczymy się w praktyce i sprawdzamy, jak rzeczywiście zachodzą wszelkie procesy termodynamiczne i fizyczne w prawdziwej siłowni okrętowej. Później wiedzę uzyskaną tutaj możemy przełożyć na statek, tam gdzie pracuje się już na żywym materiale, gdzie musimy pokazać już swoje umiejętności, jakie zdobyliśmy podczas studiów. I to właśnie tutaj możemy przysposobić sobie całą wiedzę, którą przekazują nam nasi świetnie swoją drogą wykładowcy. Na Akademii Morskiej kształcimy się na poziomie operacyjnym. Jest to poziom oficerski, czyli tutaj już nie ma zabawy i jest po prostu żywa praca. Jesteśmy zadowoleni, że właśnie w ten sposób możemy to robić, a nie tak jak w większości szkół, tylko teoretycznie. Pokazane na slajdach, na setkach slajdów, w książkach. Wiedza teoretyczna jest ważna i taką zdobywamy podczas naszych wykładów, zajęć teoretycznych czy ćwiczeń, w których już wykonujemy obliczenia związane z reakcjami zachodzącymi w siłowni okrętowej. Natomiast ta wiedza praktyczna, na której warto się skupić, daje gwarancję tego, że później swoją pracę będziemy wykonywali rzetelnie i dobrze. Ta praktyka w tej chwili, po ostatnich modyfikacjach programów studiów, została z wakacji wprowadzona w semestry i mamy na semestrze trzecim, czyli na początku drugiego roku, pierwszą praktykę związaną z zakładami pracy z przemysłem, czyli student jest kierowany do rzeczywistych zakładów pracy, gdzie wykonuje na początku jakieś proste czynności, ale dla studenta jest to pierwszy kontakt z pracą taką formalną, natomiast dla nas jest to zaleta taka, że student zobaczy przynajmniej, z czym będzie miał do czynienia. To nie są tylko opowieści wynikające ze szkoły, tylko że tak to jest rzeczywiście. Później student trafia na promy, na nasz statek nawigator. Ponownie znowu na Wydziale Mechanicznym mamy drugą jeszcze praktykę lądową, żeby jeszcze doszlifować pewne, na przykład, umiejętności naprawy urządzeń. I student jest skierowany na kilkumiesięczną praktykę na statki albo na zastępczą praktykę lądową, gdzie już w okresie 3-4 miesięcy zdobywa rzeczywiste doświadczenie. Czasami jest to takie doświadczenie, że po powrocie z tej praktyki i po ukończeniu 4 roku studiów student wraca do tego samego zakładu pracy dalej pracować. Nasi absolwenci trafiają nie tylko na morze, na wprost, ale nasi absolwenci są mile widziani przez zlokalizowane wokół tutaj Szczecina, ale nie tylko, zakłady. Pracują w takich zawodach, w takich działach jak naprawy i remonty urządzeń. Na przykład jako tak zwane lotne brygady, czyli jeżdżą na statki, naprawiają na statkach konkretne rzeczy, wracają tutaj, czekają następną pracę. Pracują w zakładach przemysłowych zlokalizowanych w okolicy Szczecina, jak również czasami właśnie otwierają własną działalność, dlatego że mając wykształcenie, które jest bardzo szerokie, ale ukierunkowane na użytkowanie i szeroko rozumianą eksploatację urządzeń, są w stanie poradzić sobie z kwestią tych urządzeń niezależnie od gałęzi gospodarki, której te urządzenia dotyczą. Nie dalej jak wczoraj czytałem informacje pisane przez kapitana, który na statkach spędził ponad 17 lat. 34 lata pracy, 17 lat bezpośrednio na statkach, gdzie jego najdłuższy kontrakt to było 330 parę dni. W tej chwili nie ma takich kontraktów. Bywają kontrakty półroczne i czasami armatorzy na pewne stanowiska sobie jak gdyby egzekwują prawo półrocznych kontraktów, ale później najczęściej są to kontrakty 3-4-miesięczne, na promach są to kontrakty dwutygodniowe. W offshoringu, czyli w obsłudze wież wiertniczych, to są 3-6-tygodniowe kontrakty, czasami max 3 miesiące. Wszystko to zostało poskracane. Załogi na offshorach, załogi na promach pracują w systemie zmianowym. Na przykład promy to są 2 na 2 tygodnie, 2 na statku, 2 w domu, więc można sobie wszystko zaplanować i jest to zawód przewidywalny, zawód, który na razie z punktu widzenia obsługi urządzeń jak najbardziej osoby kształcone w tym zawodzie będą potrzebne.
wszyscy się panicznie boją matematyki, fizyki. My jako uczelnia doskonale o tym wiemy i na przykład na pierwszym roku uruchamiamy zajęcia wyrównawcze po to, żeby niezależnie od tego, z jakiej szkoły, z jakiego ośrodka, z jakiego miasta, większego, mniejszego, kto do nas przychodzi, żeby miał równe szanse na samym początku, żeby był w stanie sobie uzupełnić niezbędną wiedzę i żeby był w stanie ukończyć naszą uczelnię. Ja zawsze lubię duże zabawki i tam na statkach, no jeżeli można wejść do tulei cylindrowej, żeby diagnozować silnik, to raczej to jest duża zabawka. Czasami się człowiek napracuje przy tym, ale jeżeli na przykład zdiagnozuje jakiś błąd, to również to daje niesamowite zadowolenie, że coś wyszło, że coś się udało. Jest to bardzo twórcza praca. Czasami wiąże się z rozłąką, ale z drugiej strony można być w takich rejonach, gdzie się normalnie nie będzie bywało. Znaczy, no można zapłacić pieniądze, znam ludzi, którzy jeżdżą po całym świecie, wydając swoje pieniądze, ale tutaj do różnych zakątków świata dostarcza armator. To jest zawód, gdzie można mieszkać w miejscu swojego urodzenia, nie trzeba się z tego miejsca wyprowadzać, ponieważ armator zapewnia dostarczenie na statek, opłaca czasami nawet taksówkę do domu. Są takie kontrakty, że jest door to door, więc armator bierze przewoźnika od domu na lotnisko, samoloty to już jest standard, agent po stronie portu docelowego zapewnia dojazd na statek, człowiek pracuje, wraca w taki sam sposób, przyjeżdża do domu i wcale nie musi zmieniać miejsca zamieszkania.